Ok, kontynuujemy nasze dyskusje, nasze sesje, nasze rozmowy. Będzie nam miło, jeśli będziecie się chcieli przyłączyć do tego. Proszę wyślijcie do nas informacje przez Skype czy przez stronę internetową, tudzież przez Facebook, że chcecie wziąć udział. Będzie nam bardzo miło kogoś zaprosić tu do rozmowy czy do dyskusji. My używamy Skype, więc możemy tutaj do sześciu osób w sumie pomieścić w takiej darmowej sesji, czyli cztery dodatkowe osoby mogą w tym wziąć udział. Jeśli ktoś chciałby coś powiedzieć, czym się podzielić, opowiedzieć jakieś swoje historie czy swój punkt widzenia, to będzie nam bardzo miło Was tutaj gościć. My natomiast kontynuujemy temat pytań, które tutaj pewien młody człowiek zadał w naszej grupie na Facebook. Nie pamiętam jego imię, nazwiska w tej chwili, ale odszukamy to, spróbujemy gdzieś tam umieścić kopię tego, żebyście nie myśleli, że zmyślamy sobie pytania, żeby sobie pogadać. A z drugiej strony nie chciałbym też, żeby słuchacze traktowali nas jako jakieś definitywnej odpowiedzi na to pytanie. To jest tylko i wyłącznie nasz punkt widzenia. Wy możecie zrobić tym, co tylko chcecie, możecie w to wierzyć, nie wierzyć, negować, potwierdzać albo w jakiś sposób wykorzystać dla siebie. Także Ania, może zanim zaczniemy jeszcze kolejne pytanie, to podzielę się tym, co chciałem, nie dokończyliśmy w poprzedniej sesji, bo chciałem powiedzieć jako ciekawostkę coś na temat reinkarnacji, dlaczego często mówię o kolejnych życiach i tak dalej, i mówię to z jakąś taką pewnością, gdzie dla mnie faktycznie i autentycznie jest to tak oczywiste i proste i pewne, jak widzenie, powiedzmy, nie wiem, swojej własnej ręki, czy patrzenie na słońce, czy oddychanie powietrzem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy byłem w podstawówce i miałem podjąć decyzję, do jakiej szkoły średniej pójdę, to miałem wielki dylemat, ponieważ tam w miejscowości w Polsce, w której mieszkałem, były tylko dwie średnie szkoły. Jedna to było liceum, czyli ogólna, i drugie było technikum mechaniczne, gdzie mnie mechanika w ogóle nie interesowała. Byłem tam nawet w tej szkole, żeby tam zobaczyć, jak to wygląda i to, o czym się tam uczą, ale zupełnie mnie to nie pociągało. No i miałem wielki dylemat, jaką szkołę wybrać. Rodzice mnie pytali w siódmej, potem w ósmej klasie, gdzie chcę pójść, a ja sam nie wiedziałem. Z drugiej strony obawiałem się, że podejmą za mnie decyzję, ja będę musiał, jak się nie zdecyduję sam, to oni podejmą decyzję za mnie i coś mi tam wyznaczą. I któregoś dnia odwiedziłem moją rodzinę w innym mieście, gdzie moja kuzynka, która była ode mnie o rok starsza, nagle w pewnym momencie przyniosła do, bo byłem tam z rodzicami, przyniosła do mamy mojej taki wielki blok rysunkowy, jak to się kiedyś takie bloki z takimi uszami nosiło, tak się rozkładały w ten sposób, takie duże, pamiętasz? I ja w pierwszej chwili tego nie widziałem, byłem w innym pokoju i nagle wchodzę właśnie tam w kuchni, mama siedzi moja, a ta kuzynka jej pokazuje rysunki różne, no i mama się tym zachwyca, tam niektóre były ołówkiem robione, niektóre były robione piórkiem węglem, takie najprzeróżniejsze, i wszystkie rysunki były takie, to była architektura. I ona mówi: ciociu, my teraz mamy naprawdę fajnie w tej szkole, chodzimy po mieście w różne takie miejsca, gdzie są jakieś zabytkowe kościoły, figury, rzeźby, różne takie rzeczy, i po prostu cała klasa idzie tam, siadamy i przez 2 godziny rysujemy. I jak ja w tym momencie wszedłem i zobaczyłem właśnie te rysunki i słyszałem tą opowieść, to ja już wiedziałem, że chcę być w tej samej szkole. Nie wiedziałem dlaczego, ale te
same te rysunki, to co ona opowiadała, mnie tak od razu momentalnie przyciągnęło, że powiedziałem, że tam chcę być. No i rodzice się zastanawiali, jak to zrobić, no bo to w innym mieście i tak dalej, no ale w końcu się udało, także dostałem się do tej szkoły, mieszkałem tam w internacie i to było technikum budowlane. I teraz kontynuujemy temat, że po skończeniu tej szkoły, no studiowałem jeszcze fizykę, ale to nie będę o tym opowiadał, trafiłem również na studia budowlane. Tudzież tym razem w Krakowie. I studia ukończyłem i po jakimś czasie znalazłem się, znaczy jakimś czasie, to był okres może 20, około 20 lat. Po 20 latach miałem możliwość spotkać taką panią, która robi tak zwany channeling, czyli nie wiem, jak to po polsku nazwać, chyba nie ma terminu polskiego na to konkretnego, channeling. Kanałowanie? Nie, chyba tak tego nie można nazwać. No tak się mówi. Więc Po polsku też używa się. tak. I ona była tu, gdzie mieszkam, w tej okolicy, była bardzo znaną osobą i wiele moich znajomych skorzystało z jej sesji. Coś któregoś dnia mnie skusiło, żeby sobie taką sesję u niej zamówić. Przy czym można było pójść na tą sesję do niej z pytaniami, zapisać sobie pytania. Sesja była nagrywana. Oczywiście można było potem to wszystko sobie przesłuchać wiele razy. I jednym z moich pytań, które w tej sesji się pojawiły, było: kim byłem, co robiłem w poprzednich życiach? I wyobraźcie sobie, że kobieta, którą widziałem pierwszy raz na oczy, pierwszy raz w życiu, ona była w wieku może około 50-60 lat, mówi mi, że w poprzednim życiu pracowałem w Europie przy budowie różnych katedr, kościołów, budowach architektonicznych, gdzie było bardzo dużo obróbki kamienia, szlifowanie, cięcie i tak dalej. No i oczywiście nie było wtedy żadnych masek, żadnych zabezpieczeń, żadnych odkurzaczeń i takich rzeczy, które stosuje się teraz. Nabawiłem się pylicy płuc i przedwcześnie zmarłem. Teraz, kiedy miałem jakieś 6, może 5, 7 lat, bardzo miałem poważne problemy z kolanami. I bardzo poważne problemy z płucami. Moja mama jeździła ze mną po lekarzach i lekarze nie mogli znaleźć powodu, dlaczego ja mam problem z płucami. Do tego stopnia, że byłem chyba 2 czy 3 razy na obserwacji po kilka tygodni w szpitalu. Nie mogli się zorientować, co się dzieje. Kolana bolały mnie w nocy do tego stopnia, że budziłem się, nie mogłem spać. Pamiętam, że mama mi smarowała je jakąś maścią cynkową i tak dalej. I też nikt nie wiedział, jaki jest powód takiej dolegliwości u dziecka, które ma 4, 5, może 6 lat. I kiedy ta kobieta na tym channelingu opowiadała mi to, i właśnie ona mi nagle mówi, że bardzo dużo pracowałeś na kolanach. Bo trzeba było klękać na tych posadzkach, obrabiać kamień albo coś tam sprawdzać jakoś, jak inni pracowali, bo ja byłem tam nie tylko no, takim pracownikiem, ale jakimś nadzorcą czy czymś takim. Więc nagle to było coś niesamowitego, co mi kliknęło, że gdzie takie zdarzenia sprzed 20 paru lat teraz nagle mają powiązanie z tym, o czym ona dzisiaj mówi. Mówi mi teraz również o tym, jak pracowałem, czy byłem właściwie właścicielem fabryki dywanów w Maroku. W innym życiu oczywiście. I teraz nagle jestem któregoś dnia w Montanie. W Stanach, w Montanie, w pewnym miasteczku, i ja w ślepo
bez jakiejkolwiek, jak to powiedzieć, dyrekcji, dojeżdżam do sklepu, w którym są dywany i tam spotykam człowieka, którego ja znam. Ale mało tego, znam go z innego życia. A on jest starszy ode mnie o jakieś 20 lat. I on mi opowiada o pewnych rzeczach, które jak on mi opowiada, to mnie po prostu opada szczęka. Także dużo takich zdarzeń, które kompletnie rozwiały moje wątpliwości. Ja nigdy nie byłem w sytuacji, w takim stanie, że nie wierzyłem w to. Zawsze przez wiele lat było tak, że a, może tak jest, może nie jest. Ale kiedy właśnie ten channeling się odbył, po tym już nie miałem najmniejszych wątpliwości. Najmniejszych. Także tak to wygląda w tej chwili u mnie, że jest to dla mnie tak jasne i oczywiste, że nawet nie próbuję z kimś dyskutować na ten temat, bo jeśli ktoś w to nie wierzy, w reinkarnację, to ma do tego oczywiście prawo, może sobie tak myśleć, ale myślę, że wiele osób, gdyby albo przeanalizowało swoje życie i zaczęło kojarzyć pewne rzeczy, albo użyło na przykład tych medytacji, którą ja sam jedną stworzyłem, gdzie jest powrót do poprzednich wcieleń, gdzie możemy dużo informacji wykopać, odkopać, to być może wtedy zmieni zdanie. Także tyle na ten temat. Ciekawa historia. Tak, historia jest ciekawa, bo gdyby się nawet bardzo chciało, to nie ma jak naprawdę znaleźć innego wytłumaczenia na te fakty sprzed 20 lat. Skąd one się wzięły? Dlaczego? I gdybym tej kobiety nie spotkał, gdybym na ten channel nie udał się, to nigdy nie miałbym nigdy takiego potwierdzenia. Także coś mnie właśnie tam pokierowało do niej, i tak, żeby właśnie takie pytania zadać. Dobrze, Ania, to może wróćmy teraz do tych pytań, które nam tutaj zadawano. Zobaczmy, o czym możemy dalej porozmawiać. Przytoczę tu kawałek z tego, co autor napisał. Mam nadzieję, że się stosunkuję do tego. Myślę, że w dużym stopniu zawierzyłem teraźniejszości. Przestałem myśleć o przyszłości. Zrozumiałem, że i tak nie mam na nią wpływu. Liczy się tylko decyzje oraz jej konsekwencje. Mhm. No to jest bardziej jako stwierdzenie niż pytanie, ale spróbujmy kilka rzeczy tu przeanalizować. Jest jeszcze kawałek. Czy mógłbyś powiedzieć coś na ten temat? Tak. Jesteś teraz dużo bardziej doświadczonym człowiekiem. Pytanie było kawałeczek niżej. Słuchajcie, chcę wam jedną rzecz uświadomić, której sam sobie nie uświadamiałem przez lata do końca. Tak tylko trochę, częściowo, ale teraz coraz mocniej to do mnie trafia i przemawia. I troszeczkę zaczynam zmieniać właśnie swój punkt widzenia. Dlatego nieraz podkreślam, że to, co mówię, nie oznacza, że tak zawsze będę myślał i że w ten sposób to samo będę wierzył w nieskończoność. Mam tu na myśli teraźniejszość. Ponieważ przyjrzyjmy się temu zjawisku przez moment bardziej szczegółowo, weźmy go pod lupę. Mądre książki, mądrzy ludzie, mistrzowie, nauczyciele i różne osoby ciągle podkreślają o byciu, o myśleniu, o mówieniu, o byciu w teraźniejszości, prawda? Żeby nie zajmować się przyszłością, nie zajmować się przeszłością, tylko cały czas być w teraźniejszości. Ja uważam, że nie powinniśmy tutaj też popadać kompletnie w skrajność. Jaki jest powód? Pierwszy powód jest taki, że myślenie o przyszłości jest nam również potrzebne, żebyśmy mogli tą przyszłość zaprogramować. Czyli żebyśmy mogli ją kreować, żebyśmy mogli ją tworzyć. Warunek jest jednak taki, że musimy tą przyszłość zobaczyć w teraźniejszości. Jeszcze raz powtórzę, musimy przyszłość zobaczyć w teraźniejszości.
jeśli będziemy widzieć przyszłość w przyszłości, nic z tego nie wyniknie i wtedy jest to faktycznie strata czasu, energii naszych emocji. Ja dobrze Więc rozumiem, masz na myśli, że przyszłość jest teraz w pewnym sensie. Tak, ale w sensie kreowania jej. Czyli popatrz, chcesz zostać lekarzem, albo może chcesz zostać pilotem, albo może chcesz odwiedzić Egipt i zobaczyć piramidy. Prawda? Więc teraz możesz usiąść, zamknąć oczy i zobaczyć siebie jako lekarza, zobaczyć siebie lecącą, pilotującą samolot, albo zobaczyć siebie, jak wysiadasz z autobusu i idziesz w kierunku piramid. Ale musisz to zobaczyć w czasie teraźniejszym, że to już jest, że ty się tam widzisz. Tak jakbyś oglądała film na ekranie, może nie tyle film, tylko na żywo, nagranie, prawda? Mówisz sobie tak, ok, chcę się zobaczyć pod piramidą i naciskasz przycisk i teraz włącza się, nie wiem, Skype czy cokolwiek, czy jakieś tam i leci z kamery, idzie video, gdzie pokazuje to video ciebie idącą w kierunku piramidy, prawda? Jesteś, odwiedzasz piramidy, jesteś na wycieczce czy na jakimś wyjeździe tam, prawda? Więc wtedy widzimy siebie, widzimy swoją przyszłość w teraźniejszości. To jest to, o czym mówię. To jest nam potrzebne. To jest wręcz bardzo wskazane, żeby te techniki używać. Ale ktoś mógłby powiedzieć, przecież to jest iluzja. Tak, jest to iluzja. Ale to jest iluzja, która nam służy. Którą możemy wykorzystywać, żeby kreować swoją rzeczywistość. Teraz popatrzmy na to z punktu widzenia przeszłości. Czy możemy zobaczyć, włączyć ten przycisk w ten sam sposób i wyświetlić sobie coś z przeszłości i żeby zobaczyć to w teraźniejszości? Tak, oczywiście, że tak. Ale teraz niech ktoś mi powie, jaka jest korzyść robienia tego. No wstecz, czy, czy, może, czy możemy znaleźć jakąś korzyść w tym? Trudno powiedzieć. Więc ja ci powiem, jak ktoś mi kiedyś odpowiedział na to pytanie. Powiedział mi tak, jest korzyść, bo jeśli sobie przypomnę na przykład, jak byłem jak spędzałem miesiąc poślubny z moją żoną, albo przypomnę sobie, jak nabyłem pierwszego psa, jak się nim cieszyłem i tak dalej, to no to jest to bardzo przyjemne i fajne. Ale moja odpowiedź troszkę przewrotna tu będzie, bo teraz to wszystko są rzeczy, które były i ich nie ma. Więc teraz jeśli to jest coś z przyszłości, co było i jest, to nam może służyć. Ale jeśli to jest coś, co było i czego już nie mamy, to zawsze w większym czy mniejszym stopniu będziemy za tym tęsknić, będziemy odczuwać tego brak, a brak czegokolwiek powoduje, że wibracje idą w dół. Więc to nie jest coś, co nam służy w większości przypadków. I teraz przejdźmy do teraźniejszości. Więc teraz ja zaryzykuję takie stwierdzenie, żeby powiedzieć, że teraźniejszość nie istnieje. Wbrew temu właśnie, co przewrotne, wbrew temu, co prawie wszystkie mądre książki mówią. A teraz wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że i to właśnie, o czym teraz mówię, nie pochodzi z żadnej książki, z żadnej absolutnie. To jest tylko i wyłącznie moje przemyślenie i nie mówię dlatego, żeby tym się pochwalić, czy udowadniać, jaki jestem mądry, tylko jakby chcę przez to powiedzieć, że każdy z nas, czy każdy z was może do swoich wniosków dojść zupełnie, zupełnie wbrew temu, co zdecydowana większość wierzy, czy mówi. A dlaczego? Powiem tobie teraz, Ania, coś takiego. Pomyśl o
teraźniejszości. Jak skończysz myśleć, powiedz skończyłam. Skończyłam. Teraz w momencie, kiedy zaczynałaś myśleć, to był, wyobraźmy sobie jakiś odcinek. Tu zaczęłaś myśleć, kiedy ja powiedziałem, skończyłem zdanie, ty zaczęłaś myśleć. Tu jest moment, kiedy powiedziałaś, skończyłam, prawda? Czyli był to jakiś odcinek czasu. Mogło to być jedna sekunda, może to były 3 sekundy, może to były 0,3 sekundy tylko, ale był jakiś odcinek czasu. Każda jedna myśl, która się pojawia, musi trwać jakiś czas. Nie może być myśli, która nie zajmuje jakiegoś czasu. Nawet jeśli ta myśl trwa tylko przez 1/10 czy 1/100 sekundy, ona zabiera jakiś czas. Jeśli byśmy tą 1/10 sekundy rozciągnęli, powiększyli, mamy lupę i zaczynamy na nią patrzeć z bliska, będzie na tej linii czasowej jakaś kreska, gdzie jest początek i koniec. W każdym momencie, kiedy zaczynasz myśleć o czymś, w momencie, kiedy skończyłaś tą myśl, ta myśl już jest przeszłością. Zgadza się. Wyobraź sobie, że mówisz teraz słowo teraźniejszość. Powiedzenie tego zajęło mi, no ile, sekundę, może półtora, prawda? Teraz wyobraźmy sobie, że nie powiem tego, tylko pomyślę. Teraźniejszość. Pomyślałem, prawda? Zajęło mi nie 1,5 sekundy, tylko powiedzmy 0,15, czyli powiedzmy 0,1 sekundy na okrągło. Ale też zajęło jakiś czas. Nadal więc w momencie, kiedy mówię teraźniejszość, kiedy skończyłem to słowo, ta teraźniejszość jest już przeszłością. I tak jest z każdą jedną myślą. Więc wszystko, czego doświadczamy, bo doświadczamy przez, znaczy może inaczej, wszystko, czego doświadczamy przez umysł, jest przeszłością. I teraz najważniejsza rzecz, najciekawsza, która mnie bardzo ekscytuje, że kiedy jesteś w głębokim stanie medytacyjnym i chociaż na chwilę, na te 5 sekund zniknął myśli, że nie ma. Czyli nie ma tego momentu, kiedy ta jedna myśl, powiedzmy to słowo, teraźniejszość się zaczyna i teraźniejszość się kończy. Nie ma tego odcinka, on zniknął. To jest ten jedyny moment, kiedy możesz doświadczyć teraźniejszości. Bo myśl jako taka nie ma początku i nie ma końca. Bo myśli nie ma. Nie istnieje. To jest jedyny moment, w którym możemy doświadczyć prawdziwej teraźniejszości. Kiedy siedzisz, tak jak ja teraz siedzę i sobie powiem, no tak, jestem w chwili obecnej, jestem w chwili obecnej, jestem w teraźniejszości. Jak zaczynam wypowiadać słowo jestem, to jest powiedzmy godzina 12:00, prawda? Ale jak skończyłem zdanie, jestem w teraźniejszości, to przy literze i na końcu zdania już jest 12, powiedzmy 03. Minęły 3 sekundy. Czyli nie jestem w teraźniejszości, jestem w przeszłości. Albo to, o czym myślę, jest przeszłością. Ale teraz, jeśli to zdanie usuniemy całkiem, robimy ekran, robi się czarny. Nie ma nic na ekranie kompletnie, prawda? Nie ma myśli, nie ma słów, nic się nie pojawia. Wtedy nie ma początku myśli i nie ma końca. Nie być, odczuć też, bo odczucia też trwają. Nie, odczucia mogą być, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby odczucia nazywać. I albo może nawet inaczej bym to ujął. Odczucia mogą zniknąć, ale będzie zawsze jedno odczucie, które nigdy nie zniknie. Odczucie bycia. Czyli zamykasz oczy, umysł jest wyłączony,
ale dalej czujesz, że jesteś. Jak słychać nieraz ja w tych medytacjach, które przygotowuję, używam właśnie tej sugestii takiej pod tytułem jesteś, po prostu jesteś, nic więcej, nie ma nic więcej, tylko jesteś, jest tylko bycie, prawda? To jest właśnie to, że nie mam myśli, jest tylko bycie. I to jest właśnie ten prawdziwy, teraźniejszy moment. Także widzę, że znowu się rozgadałem, ale to mnie zaczęło bardzo ekscytować, jak sobie właśnie o tym przypomniałem, bo tak jakoś potem ten temat mi uciekł z tą teraźniejszością i dobrze, że sobie przypomniałem właśnie w oparciu o to pytanie. Także jeszcze kilka zdań tylko dodam, że bo tu napisał ktoś, że nie ma wpływu na teraźniejszość. Prawda? Chciałaś dojść. I dokończył tutaj tą myśl. No więc częściowo już to zostało odpowiedziane, prawda? Kiedy mówiliśmy o tym, że na samym początku, kiedy mówiłem o tym, że możemy wykorzystywać przyszłość, jeśli przyszłość widzimy w teraźniejszości, to wtedy nie jest tak, że nie mamy na nią wpływu, bo widząc przyszłość w teraźniejszości, wytwarzamy energię. My myśląc cały czas wytwarzamy energię. I ta energia, którą wytwarzamy w naszej głowie, nie tylko w całym polu energetycznym dookoła naszego ciała, ma wpływ na energię całą, która jest we wszechświecie. I znowu tu wrócę do medytacji, które no, jeszcze ich nie ma na dzień dzisiejszy online, ale będą już lada dzień, gdzie są właśnie takie przygotowane specjalne medytacje do tego, żeby gdzie my możemy, jak to powiedzieć po polsku, wpływać na nasza wibracja może wpływać na wibrację, która jest w polu energetycznym wszechświata. Więc wtedy właśnie, kiedy my widzimy przyszłość teraźniejszości, to w tej teraźniejszości wytwarzamy częstotliwości fal, które wysyłamy na zewnątrz i one są w stanie modyfikować te fale, które są krążą we wszechświecie. I to jest ten moment, kiedy mamy wpływ, absolutnie mamy wpływ na tą teraźniejszość. Albo przynajmniej może też to nie do końca, może nie wpływ na teraźniejszość, tylko wpływ na przyszłość. Bardziej bym powiedział tak. Ale mamy wpływ na tą przyszłość poprzez działanie w teraźniejszości, a nie widzenie tego w przyszłości. Także tu ktoś napisał chyba jeszcze, jakże świat nie chce naszej krzywdy, tak? O coś takiego chodziło? Tak, ale to jest długi temat. Nie wiem, czy teraz chcesz to poruszyć. Znaczy w zasadzie ja tutaj osobiście nie mam za wiele, chyba że ty masz coś do opowiedzenia, bo no to jest oczywiste, że wszechświat czy świat nie chce naszej krzywdy i on ani chce, ani nie chce. To jest po prostu zupełnie coś neutralnego i ja nawet nie widzę za bardzo sensu, żeby to analizować i oceniać, bo życie tutaj wynagradza każde cierpienie, które stanie na naszej drodze i zawierzyć nasze życie samemu istnieniu. Tak, myślę, że z tym stwierdzeniem bym się zgodził, ale ponieważ znowu nam się czas zbliża do końca, to może wrócimy do tego pytania w następnym odcinku. Może być tak? Tak, oczywiście. Masz jeszcze coś do dodania na koniec? Wszystko powiedziałeś. Dobrze. No to w takim razie, widzisz, mnie się zegarek włączył. Dobrze, że sobie ustawiłem, bo byśmy tak gadali w nieskończoność, ale ty chyba pamiętasz. Dobrze, to będziemy kontynuować w następnej
części nasze dyskusje, nasze rozmowy. Mam nadzieję, że ktoś coś z tego może wyniesie dla siebie. W takim razie na dzisiaj i na ten czas pozdrawiamy wszystkim. Dziękujemy za uwagę i do następnego spotkania.